Nasza chwila nadejdzie. Możemy ruszyć naprzód. Przez chwilę było nieciekawie. Dobrze, że możemy na ciebie liczyć. Przesuńcie naprzód linię frontu. Wydaj rozkaz. Nasza chwila nadejdzie. Nasze światło. Dobra robota. Zabezpieczyliśmy teren. Rozstawię obronę. Kolejną falę zakłóceń. Terranie będą obezwładnieni, dopóki zakłócenia nie ustaną.
pędź. Nie ma pociechy. Moje życie za Ajur! Moje życie za Ajur! W jedności! Orin Shisar! Ten Tarot! Twoi sojusznicy walczą! Zaprzestał ataku. Ruszajmy naprzód. Musimy dotrzeć do ogniwa. Na wieczność. Coraz ciężej. Pora ich załatwić. Udało się. Odparliśmy atak Kwarti Mobiusa. Popatrzcie tylko na to miejsce. Nawet zergi tak nie spustoszyły tego miasta.
znaleźć tego wojownika. Nie. Ale znam jego historię. Znam historię ich wszystkich. Żaden nie spodziewa się takiego końca. Zewsząd otrzymujemy raporty o najechanych planetach Dominium, zniszczonych posterunkach, kolejnych martwych żołnierzach, wojownikach. Śmierć wpisana jest w los wojowników. Wkrótce możemy go podzielić. Nic nie jest pewne, Artanisie. Według mnie, jeśli Zeratul wierzył, że możesz zmienić wszystko, to walka dopiero się zaczyna. W waszym zwyczaju jest ściskać dłoń przyjaciół, prawda? Zostaniesz uwięziona, zamknięta w polu zastoju. Zachowam Kalę za wszelką cenę. Jeśli to oznacza uwięzienie, to niech tak będzie. Patrz, hierarcho. Materiał sam się regeneruje. Nic dziwnego, że wyniki badań przeprowadzonych przez Terran wskazują, że pochodzi on z poprzedniej epoki. Według moich szacunków ma on kilka miliardów lat, jeśli nie więcej.
Wizja Zeratula mówiła, że ogniwo pozwoli nam odkryć nadzieję. Jak myślisz, co to oznacza? Tak. Odkryć to kod, który musimy rozszyfrować. Zdaje się, że ogniwo potrafi manipulować energią, ale możliwe, że to nie jest jego jedyne przeznaczenie. Sądzę, że wewnątrz kryje się informacja o miejscu jego pochodzenia. Miejscu pochodzenia? Tak. Obiecuję ci, że dowiem się, w jaki sposób doprowadzi nas to do Xel'Naga. Podwój wysiłki, Karaksie. Mamy niewiele czasu. Możesz dodawać roboty szturmowe do swojej armii, Hierarcho. Wracam do służby. Oczyścimy to miejsce z wrogów. Jesteśmy ostrzami Ajur. Witam waszą protoskość. Kurde, jak dziwnie, że nigdy nie gadałem z protosem. Jeśli czegoś się nauczyłem od waszego komandora, to tego, że tak bardzo się nie różnimy. Kontynuujcie, meldunek. Dobra, ten artefakt... To ogniwo jest wasze. Właśnie przekazujemy dane waszemu inżynierowi. Dziękuję ci. Przekaż wyrazy mojej wdzięczności komandorowi Raynorowi. Hej, jasne, szefie! Szefie? Wpływy Amona sięgają dalej niż sądziłem. Wojna dopiero się rozpoczęła. Sprawdzi ona granice naszej wytrzymałości. Zeratul wierzył, że Xel'Naga żyli i że mogą nam pomóc. Ja również poznałam jego proroctwa. Powiada się, że Xel'Naga przybyli ze świata, w którym nic nie ma prawa istnieć. To kolebka wszelkiego życia w naszym wszechświecie. Nasi przodkowie go szukali, lecz nie natrafili na nic poza legendami. A ty? Wierzysz w to samo, co Zeratul? Zeratul zabił moją matkę Artanisię. Nigdy mu tego nie wybaczę. Zawsze będę żywić do niego najwyższą pogardę. Rashagaal została spaczona przez królową Ostrzy, matriarchini. Tak, teraz to wiem. Ale rozum nie zapanuje nad emocjami. Nasz rodzaj ulega im bardziej niż twój. Zeratul również ją opłakiwał. Poczucie winy doprowadziło go do odkrycia proroctw, do znalezienia nadziei dla naszego ludu. Musisz mi wybaczyć, lecz nie pokładam wiary w słowa wygnańca. Hierarcho, teraz pojmuję wielki schemat myślenia Xel'Naga. Postrzegają energię, esencję i informacje jako jedno. Wszystko się przenika, wszystko ulega zmianom. Zatem odkryłeś informacje, które Zeratul dostrzegł w ogniwie? Tak.
Z tego, co rozumiem, doprowadzi ono nas na Ulnar. Ulnar? To mityczne miejsce. Świat z naszych legend. Ojczyzna Xel'Naga. Sądzę, że ogniwo ujawni jej położenie. Pokaż mi, Karaksie. Nie może być. To musi być błąd. Szczelina altariańska. To niemożliwe. Nic nie przetrwałoby działania tak potężnych sił. Obawiam się, że zawiodłem, Hierarcho. Nie wierzę w to, Karaksie. Powiadają, że Xel'Naga pochodzą z miejsca, w którym nie może istnieć życie. To pokrywa się z proroctwami Zeratula. Wkraczamy tam. Rozpocznij przygotowania. Zeratulu, wielu miało cię za szaleńca. Lecz ponownie pokazałeś nam wszystkim prawdę. Ogniwo prowadzi nas do szczeliny altariańskiej. Do ojczyzny Xel'Naga, Ulnaru. Moim przeznaczeniem jest kontynuować twoje dzieło. Obudzę Xel'Naga i oddam cześć twojemu dziedzictwu. Chcesz nas prosić? To niezwykłe, że Zeratul zdołał przewidzieć, że ogniwo zaprowadzi nas tutaj. Teraz jest jasne, że takie było przeznaczenie tego urządzenia. Zeratul nawiązał kontakt z wymiarem rzeczywistości wykraczającym poza moje zrozumienie. To miejsce, ono nie ma prawa istnieć. Przeczy wszelkiej wiedzy naukowej, podważa nasze rozumienie mechaniki gwiazd. Kiedyś sądziłem, że my, Protosi, poznaliśmy wszelką dostępną wiedzę. Byłem głupcem. W galaktyce istnieją rzeczy, o których nawet nie śniło się Protosom, przyjacielu Karaksie. Teraz to rozumiem. Rozmyślałem o wydarzeniach, które mnie tutaj doprowadziły. Powinienem mieć wiele wspomnień, lecz nie mam. Jestem maszyną. Jak czyściciele. Ale nie jesteś taki jak oni. Muszę poznać prawdę o tym, czym się stałem. Może ci się nie spodobać to, co odkryjesz. Pora, bym się z tym zmierzył. Centrum danych statku wczytało ostatnie kroniki i zawiera większość informacji, o których mogłeś zapomnieć. Liczę, że znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania, przyjacielu Feniksie. Trudno uwierzyć, że jesteśmy nad Ulnarem, domem Ihanri, Xel'Naga. Sędziowie teoretyzowali, że Xel'Naga opuścili Ajur, aby wrócić w to właśnie miejsce. Mówi się, że śpią tutaj od wieków. Zeratul wierzył, że artefakt da nam nadzieję. Xel'Naga mogą być nadzieją, o której mówił. Jeśli legendy mówią prawdę, Xel'Naga są na dole. Czekają na przebudzenie przez swoje dzieci. Miejmy nadzieję. Hierarcho,
Zdaje się, że nie możemy odbierać transmisji, gdy przebywamy w szczelinie. Jesteśmy odcięci od świata. Sensory włóczni Aduna zlokalizowały prawdopodobne wejście do świątyni. Nasze statki są gotowe do wyruszenia na twój rozkaz.